To jest możliwe, patrzcie. Jest! Siema na maneczku, witam was wszystkich bardzo, ale to bardzo serdecznie w najnowszym odcinku na moim kanale. Dzisiaj jest jeden ze szczęśliwszych dni w roku, w życiu. Wyszedł nowy update do Tapsa, Neon Update. Są tam różne bardzo ciekawe rzeczy, miecze świetlne i wszystko inne, co tylko sobie sami wymarzycie. Ja się bardzo cieszę, to znaczy, że będą kolejne odcinki z Tapsa. Dzisiaj zagramy sobie oczywiście fabułę, postaramy się przejść i jakieś śmieszne walki. Myślę, że jeszcze jeden odcinek ze śmiesznych walk wbije w przyszłości niedalekiej całkiem. Więc jeżeli wam się spodoba, to koniecznie już na starcie zostawcie łapkę w górę, żebym wiedział, że fajnie. Bo ja cieszę się bardzo, pokażcie jak wy też się cieszycie. Przechodźmy do gry. Intro. Dobra, od razu wam powiem jak dostać tą grę. Trzeba po prostu napisać do twórców. Znaczy nie wiem czy z tego co pisali na Twitterze, to tylko mała część osób dostała tą grę. Ja napisałem wczoraj o klucz. Dostałem już wcześniej do poprzedniej wersji, do tej wersji był nowy klucz, więc dostałem nowy klucz i dlatego mam tą grę. Wy nie wiem czy będziecie w stanie dostać ten klucz, ale pewnie kiedyś ta gra wyjdzie, więc wtedy będziecie mogli sobie zagrać. A na razie musicie oglądać tą grę u takich przegrywów jak na przykład ja. Więc tak jak widzicie, poprzednio było 20 poziomów. Ja sobie tutaj przyszedłem i mam 21 aż do 25, więc no, nowa frakcja, bo to były takie różne tutaj te. Mamy Neon Update, przechodźmy do gry. Dobra, tak więc jak widzicie mamy nową arenę, okrągłą i mamy tutaj lightsabery, czyli miecze świetlne i jakieś laserowe tutaj widzę strzelby. I co, możemy wybrać sobie coś z neonów? Nie, musimy przejść kampanię dopiero, żeby je odblokować, więc musimy korzystać z czegoś innego. No wiecie, tutaj moja miłość do beczek. Postawimy kilka beczek, bo czemu by nie? I z tyłu postawimy muszkiety, bo czemu by nie? Muszkiety zawsze na propsie. Ogólnie najbardziej chyba lubię napoleonową armię, bo wszystko stąd jest dobre. Spróbujmy, zobaczymy jak to wszystko wyjdzie. Okej, startujemy. I tak, oni jadą, więc myślę, że oni sobie tutaj dość... Jezus, te laserowe bomby są dość mocne. Ej, co to są za jakieś tutaj... Co to jest? Co to jest, ja się pytam? Czemu to wypada z tamtego czegoś? Okej, większość z nich się spaliła, aczkolwiek zostało ich całkiem sporo. Nie, zostało ich w sumie nie tak dużo. Tylko co... Co miał w sobie? Został jeden, tylko co to są te tutaj skrzyneczki? Nie mam pojęcia, co to jest. Ilu ich zostało jeszcze? Gdzie jest tamten ostatni? Do czego oni strzelają? Nie wiem. Nie ma już żadnego niebieskiego. Halo! O! Patrzcie, dotknęło naszego. I co się stanie? What? To jest jakaś bomba, tylko taka dość dziwna. Unosząca i opadająca, ale... Problem w tym, że tutaj nie ma już żadnego. A tutaj jest jeden. What? Dwóch... Co oni tutaj robią? O co chodzi w ogóle? Jak moi mają ich pokonać? Dobra, spróbujmy raz jeszcze, bo jak widzieliście, coś się chyba popsuło i coś nie tak wyglądało. To raczej nie powinni tam wlecieć, więc spalę ich raz jeszcze wszystkich. No ale ci tutaj znowu idą. A, to ta bomba tutaj leży, patrzcie, oni w tą bombę wejdą i to wyrzuci ich do góry. O. O. Nie, tym razem udało się to jakoś zrobić tak całkowicie logicznie, żeby nie polecieli do góry. Więc ilu zostało moich? Moich zostało dwóch. A on został sam jeden. I udało się wygrać, więc przechodzimy dalej. Dobra, tym razem nowe wojska. Mamy znowu laserów, mamy znowu miecze świetlne, a ci to co to tutaj robią? Jakieś energetyki chyba sprzedają. Dobra, myślę, że co? Coś nowego teraz wymyślimy, co? Dobra, moją techniką na dzisiaj to trzy armaty z tyłu, ninjowie i jeden tutaj zaprząg. Jestem ciekaw, jak sobie zaprząg Mikołaja poradzi z mieczami świetlnymi. A już widzę, że chyba średnio. Nie wiem co się dzieje na razie. Na razie, nie, całkiem dobrze ten zaprząg sobie radzi. Tylko ten prąd tutaj kopie wszystko. Zostało mi już tylko trzy armaty. Aczkolwiek, nie wróżę, o już dwie. Nie wróżę im zbyt dużej popularności. Bo ci tutaj typki z prądem rażą ich strasznie mocno. No i przegrałem. Technika na dziś to dwa chickenmeny. W sumie chyba pierwszy raz w kampanii używam chickenmenów i dużo bokserów. Zobaczymy. No bokser raczej z mieczem świetlnym. Zobaczymy, kto będzie lepszy. Bokser czy miecznik? No jak widać, miecznik był znacznie lepszy, ale kurczaki może nie, no ten te tutaj prądożercze stwory są strasznie OP. Jeszcze raz. Trzy chłacze, chałcze z tyłu, które zabijają dość, myślę, dobrze tych typków.
i ninja mastery, a ninja są do tych z laserami, ale... O nie, chociaż patrzcie, tam bomba pozamiatała kilku. Jest, udało się wygrać! Super. Tym razem, co tu są? Muszkiety, jakieś muszkiety tylko laserowe. Wyrzut katapulty laserowe i lightsabery. Tylko tu jest nawet podwójny miecz świetlny, taki trochę Kylo Ren, nie? Dobra, pomyślmy, co na to może być dobre. Hillary Clinton i Donald Trump. Spróbujmy. Hillary Clinton i Donald Trump kontra miecznice. Miecznik pod... Ale nie, patrzcie, to nie są katap... To nie są balisty ani katapulty. Ojejku, ale one już dwa nie żyją. Ojajaj. Zobaczcie, tutaj to znowu raziło prądem cały czas. Mamy trzy chłacze, czy tam hałcze, chłacze. I do tego mamy jeszcze 2500, więc całkiem sporo. Postawmy sobie na przykład łuczników. Łuczników tutaj. O kurde, łuczników będziemy mogli postawić mnóstwo. Więc start. I myślę, że to będzie całkiem dobre tutaj, patrzcie, no. Hałcze, chłacze poskładają łuczników. Znaczy ojejku, co to za wybuchy są jakieś dziwne. To chyba wybucha, jak się przeciąży. Albo jak się to rozwali. O nie, gdzie są moi łucznicy wszyscy? To chyba nie tak powinno wyglądać. Moja technika obecnie wygląda tak. Tutaj są oczywiście beczki, a tutaj są muszkiety. Spróbujmy, jak to wyjdzie. Mam nadzieję, że beczki wybuchną dość szybko całych tych tutaj panów, a nasze muszkiety rozwalą te balisty, no bo te balisty trochę nas psują. Nie powiecie, że nie. Okej, jedna padła. Jedna padła. Czy to tamci z tyłu tak strzelają takimi... Tak, to on, Jezus! To jest OP! Overpowered. Prawie jak overpow. Dobra, zabijcie, no... Zabijcie to. No nie, no to niszczy moich ziomków jak chcę. Nie wiem, ta kampania jest znacznie trudniejsza. Dobra, postawiłem 50 ninjaków. I ninjakowie myślę, że nie dadzą sobie chyba rady, co? Bo tamte balisty naprawdę, no zobaczcie jak to nawala. To rozwala wszystkich moich, tak o. Dobra, nie, nie tak. Dobra, ustawiłem mnóstwo balist. Po prostu musimy jakoś zniszczyć te dwie... O! Dobra, jedna poszła, ale jedna to za mało, wydaje mi się, niestety. Jedna to za mało. Dobra, dwie poszły. To jest szansa. Tylko teraz jak pokonamy te miecze świetlne? One są za blisko chyba, żeby oni dobrze do nich mogli celować. Więc coś by się przydało jeszcze... Zostały dwa miecze świetlne, tylko i wyłącznie. Ale już... Aha. Ale zostały jeszcze dwie balisty. No nie, no oni sobie nie dadzą rady, bo nie trafią, no. To by było na tyle. Dobra, teraz tak. Balisty były naprawdę dobrym pomysłem, więc ja uskutecznię tutaj dwie bomby po to, żeby spalić tych tych tutaj wojowników mieczem. No wyszło tak... No nie wiem, jak teraz te katapulty trafią w tych tutaj wojowników mieczem, to będzie dobrze, ale nie trafiły, no więc to już jest po grze, niestety. To już jest po grze, bo... Te katapulty, no nie rozwalą tych podwójnych mieczników. Co by było dobre na podwójnych mieczników? Nie mam pomysłu. Jeden został już tylko. To jest możliwe, patrzcie. Jest! Dobra, kolejna tutaj rzecz. Tutaj jakiś koleś, chyba z jetpackiem. Jeden podwójny i zwykłe. Muszkiety i lasery. No kurde, to jest naprawdę ciężko. Z tyłu balisty tutaj chłacze, a tutaj tak o, tylko dałem ninjów, więc... Chłacze powinny sobie poradzić z tymi wszystkimi, patrzcie, tam typka. Co to jest za jednostka? Co on zrobił z moimi... Widzieliście? On ich tak przyciągnął do siebie i rozwalił. Dobra, i teraz tak, no znowu liczę na balisty. Ci z tyłu raczej nie są zbyt groźni. O dobra, tych dwóch padło. Zrobię to, wygram to, patrzcie, no wygram to. Nie, tam jest jeszcze jeden tutaj podwójny. Ale został już tylko jeden podwójny, a my mamy jeszcze cztery balisty albo więcej nawet. Jest! Pięknie! Dobra, i została ostatnia kampania. To będzie ostatnie, co zagramy w tym odcinku, bo za długo się męczyłem z tym wszystkim. I co tutaj jest? Mamy dwóch tych typków. Dwóch typków z tymi jakimiś laserowymi plecakami, które przyciąga do siebie i zabija. Mamy dwóch typków z prądem. Tu mamy jakieś... Jezus. Więc tak, zrobiłem tak. Z tyłu balisty tutaj dwie jakieś tam armaty i jeden muszkiet tylko po to, żeby był ktoś zwykły stojący. No i myślę, że armaty powinny załatwić tych pierwszych typków. Niestety, chociaż... Nie, no tak średnio załatwiają, ale co tam się dzieje z tym moim jednym? Patrzcie, jak on lata. Balisty są... Co to jest? Jakiś, kurde, niewidzialny... Co to się dzieje? Jakiś niewidzialny bokser do mnie przyszedł i zaczął ze mną walczyć. Aha, bo to są... To nie są... To są armaty, dobra, spoko. Te armaty chyba wy... Jejku, jak mam to zrobić? To te armaty wypuszczają te takie... tych niewidzialnych bokserów, czyli mają takie... Zarąbisty jestem nawet, tylko jak to zrobić? Z tyłu balisty, z przodu beczki, żeby zatrzymać wszystkich tutaj
wszystkie osobniki, no i łuki, tak, o, łuki, tylko że były żarciki. Tam widzę, że dostałem już jedną bombą, więc raczej słabo. Dobra, ci z przodu tam w miarę padli, ale balisty musiałyby lepiej sobie z tym wszystkim radzić, a balist zostało jeszcze 3. W sumie to nawet nie najgorzej, tylko te balisty w nic nie trafiają, dosłownie w nic nie trafiają, no zobaczcie na to. W siebie trafiła, jaki... Nie wiem, te balisty mają raka, ale to jest jeszcze do zrobienia. To jest jeszcze do zrobienia. Został jeden tylko i wyłącznie. Muszkiet i on w ogóle nie... Jest! Udało się! Pięknie! Dobra ludzie, na dzisiaj też by było tyle. Miałem nadzieję, że zrobię to mniej więcej w 10 minut i będę mógł pograć jeszcze jakieś customowe walki. Niestety zajęło mi to ponad 25 minut nagranie tego wszystkiego, więc wy pewnie dostaniecie 10 minut akcji. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Jeżeli tak, to jak zawsze stawcie łapkę w górę i wtedy jutro, mam nadzieję, wbiję kolejny odcinek z Tapsa. Mam nadzieję, że wam się to spodoba. Mi się podoba. Na dzisiaj to już wszystko. Zostawcie suba, taki mały przycisk czerwony tuż pod filmem. Zostawcie dzwoneczek na kanale, żeby mieć wszystkie moje filmy. Na dzisiaj to już wszystko. Trzymajcie się! Pa, pa!